Przenosimy sobie laserem poziom, lecimy teraz tutaj. Tutaj w końcu zdecydowałem, że leci cała płytka, tu będzie docinka z tego względu, że tu będzie grzejnik i będzie to niewidoczne. Nie? Tu będzie grzejnik, będzie to niewidoczne, tu będzie jakiś kosz na bieliznę, także nie będzie tego widać, a tu będą całe płyteczki. Dzisiaj chcę to ogarnąć, no i to gniazdko jeszcze muszę przenieść, bo nam trochę teraz koliduje, musi stąd iść tu, ale to zobaczycie w następnych odcinkach, czemu, dlaczego. Robię kontroling, zanim tamtą ścianę zacznę. Bo pasowałoby, żeby się zgrały stąd, nie? I tak lasera se ustawiłem. I tutaj jakiś milimetr by było za wysoko. Już, nie? Znaczy jeszcze tam nie przykleiłem. A to tylko dlatego, że chcę nadrobić te fugi, nie? I ten milimetr gdzieś się podział. Myślę, że tu na drzwiach położę się trochę. Ten milimetr na takiej długości to nie będzie widać. Nie? Hamulec, bo nie mamy otwornicy, nie? Spójrzcie. Tutaj jak wyciąłem diaksem, nie? Diaksem, bo otwornicą na samym końcu to by strzeliło, mi się wydaje. Ale jeszcze zobaczcie, mam nadzieję, że tego nie będzie widać, jak się powiesi grzejnik. Coś będzie trzeba pokombinować, bo zobaczcie tu, jak wychodzi, a tu. To szybko było poprawiane, jak robiliśmy hydraulikę, bo w ogóle zamieszanie było, znaczy jak piec montowaliśmy. Myśleliśmy, że gdzieś jest załamany wąż, chociaż naprawdę tak uważałem, że mówiłem, że to jest niemożliwe, ale dmuchaliśmy w to, a nie w to. Wyrwałem to, chciałem zobaczyć i na szybkiego to było poprawiane, zaklapywane i tak wiesz. Gniazdko mamy przeniesione. Jeszcze raz muszę zarzucić, na raz nie poszło. Stąd poszło, tu po prostu, nie? Tu płytkę już mamy dociętą. Pyk. Tu otworek zrobiony. Tylko czekam na otwór. Myślę, jak przykleić tutaj te duże płytki, nie? I teraz tak, wymierzyłem sobie dokładnie dół drugiej płytki. I myślę, tutaj kontrłatę przykręcę i po prostu przykleję jednego dnia jedną płytkę, a drugiego dnia drugą, nie? Tylko boję się, że jak się z góry później będzie kładło, no to się ukroszy, nie? Bo to jednak jest ciężar. Pam, pam, pam. Dobra, zobaczymy. Damy radę. Takich wkrętów parę. Musiałem wziąć dwie kontrolaty, bo bym na wylot się przebił. Jeszcze ze dwa, żeby to nie zjechało na 100%. Chodzi o to, że z tą drugą, z pierwszą fugą od sufitu, znaczy to między drugą a pierwszą płytką. Tutaj. Wyszła fuga, nie? Dobra, myślę, że nie ruszy. A, jeszcze jedna na środeczku. Dobra, czekam na pomagiera, co? No? Ale włosów na głowie nie ma. Muszę lecieć. Ja szukam tego.
Poważny błąd. Brakło. Dwie kielnie kleju. Nie chcę grubo kładzić. Ona jest grubsza niż pasówka od reszty. Najpierw postawimy dalej, nie? Do ściany i ja sobie to sumę. Trzymaj, żeby tego nie kwikło. Z tamtej strony. Czekaj. Jest za dużo. Dobra, jest nasza. Dobrze, żeby za dużo nie wysunę, musisz czekać krzyżyk wcale. Bo później tego nie odepchnę. Do Chiny ludowe. Dobra. I co? Czekaj, pójdź.